No cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym krótkim filmie chciałbym Wam przedstawić tak naprawdę podstawy takie gridowe, istotę gridu. Osoby, które znają się na gridzie, to one wiedzą, o co chodzi. Natomiast wszyscy, którzy nie wiedzą, co to jest, a słuchają krytyki, to wyobrażają sobie grid zupełnie jakby w błędnym świetle. Dlatego też ten film ma na celu jakby wyjaśnienie tych podstawowych kwestii. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, ja może przejdę do slajdu, że mamy tutaj jakiś taki ruch spadkowy ceny, tak? Później tutaj mamy taki setup jakby powiedzmy odwrócenia się trendu, tak? Czyli mamy jakiś tam niższy dołek, tak? Później jest wyższy dołek i przebicie tego pierwszego szczytu powiedzmy daje nam sygnał na longi, tak? Oczywiście w gridzie taki sygnał to jest tylko generator sygnału tak naprawdę i to może być, nie wiem, pianie koguta o poranku, to może być stochastik bądź dzwonek listonosza, nie ma to żadnego znaczenia, tak? Jest po prostu taki wyzwalacz, tak, transakcji, ale załóżmy, że gramy w sposób standardowy, ponieważ są różne odmiany gridu i tak naprawdę to grid nie służy do zarabiania, tak? Tylko to jest taki system do odzyskiwania straty. Zaraz wyjaśnię mniej więcej, o co to chodzi, tak? Czyli zawsze gramy naszą jakąś tam ulubioną strategię, tak? Innymi słowy, ustawiamy tutaj na przykład mamy jakiś tam stop loss, tak? Ustawiamy jakiś take profit, tak? I jeżeli cena dojdzie do tego take profitu, to fajnie, jesteśmy zarobieni. Natomiast jeżeli rynek zrobi coś takiego, tak? To wybije nam stop lossa. No i akurat jest tak, że stop loss nie jest jakimś tam nadzwyczajnym zabezpieczeniem, tak? I często jest tak naprawdę wielkim problemem, ponieważ generuje więcej strat niż zysków. Co możemy właśnie zrobić zamiast tego stop lossa? Otóż są różne techniki, różne metody, które zastępują stop lossa. Słuchajcie, jeżeli ktoś gra bez stop lossa, to nie znaczy, że gra w jakiś tam sposób bezmyślny, jak to jest przedstawione. Natomiast są naprawdę bardzo skuteczne systemy, które są o wiele lepszym zabezpieczeniem jak stop loss. Takim systemem na przykład może być recovery zone oparty na hedgingu i martingale, tak? Ale ja bym chciał Wam przedstawić właśnie, że w miejsce tego stop lossa wstawiamy właśnie mechanizm gridu. I ten mechanizm gridu będzie nam odzyskiwał właśnie tą stratę. Także jak mniej więcej to będzie wyglądało? No i zobaczymy sobie na następnym slajdzie. A tutaj widzimy, czyli na tym poziomie, gdzie byśmy ustawiali stop lossa przy grze tradingiem klasycznym, natomiast my kupujemy, tak? I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, ponieważ może ja się cofnę jeszcze chwilę, tak? W tradingu klasycznym, tak, powiedzmy, że gramy tutaj jednym lotem, tak? I tutaj ustawiamy jakiś tam stop loss, niech to będzie na przykład 10 pipsów, tak? Czyli tutaj będzie strata $100, tak? No jeżeli nam wybije tak tego stop lossa, tak, no to my tracimy $100, prawda? Natomiast w gridzie jest troszeczkę inaczej. Słuchajcie, to nie jest tak, jak ktoś przedstawia grid, że gridziarz tu w jakiś sposób dokłada do straty, tak, że tu otworzył jednego lota, no to w tym razie jak stracił, to otwiera dwa loty, trzy loty, nie wiem, cztery loty, pięć lotów. Nie, no to słuchajcie, jeżeli to ma tak wyglądać, no to ja życzę powodzenia i to rzeczywiście nie ma największego sensu. Absolutnie nie jest to prawda, słuchajcie, gridziarz nie gra tym jednym lotem, on tego lota rozbija na wiele mniejszych transakcji, tak? Zazwyczaj ta pierwsza transakcja to jest transakcja inicjacyjna i ona jest jak najmniejszym lotem. Z reguły jest to jeden mikrolot, ponieważ niestety, ale grid jest taką techniką inwestycyjną, która jest bezpieczna, natomiast wymaga no, dużego kapitału, a jeżeli nie posiadamy tego dużego kapitału, no to no, niestety musimy grać jak najmniejszymi wolumenami transakcji. Dlatego w tym przypadku no, nie możemy przelewarować rachunku, tak? Czyli nie możemy sobie otworzyć transakcji jednym lotem i dołożyć tutaj dwa loty, dołożyć trzy loty. Absolutnie nie. To jest całkowicie w gridzie niedopuszczalne. Dlatego w gridzie tutaj, jeżeli już, to otwieramy transakcję jednym mikrolotem. Natomiast jeżeli później na następnym poziomie, tak? Jeżeli cena traci, otwieramy transakcję
dwoma mikrolotami. Jest to zgodne na przykład z martyngałem, tak, z kluczem martyngałowym, gdzie mnożnik jest razy 2. To znaczy, że my po prostu podwajamy wolumen transakcji. Jeżeli niestety cena znowu nam się cofnie, tak jak tutaj, to już znowu podwajamy tę transakcję i otwieramy razy 4, tak? Jeżeli nam się znowu cena cofnie, tak, do tego momentu, później znowu otwieramy kolejną transakcję razy 8, tak? Natomiast musicie sobie zdać sprawę, że suma tych wszystkich wolumenów transakcji daje nam to samo, co mieliśmy na przykład w klasycznym tradingu. Tutaj minus na przykład, nie wiem, $100, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli nam się uzbiera tutaj $100, tak? Jest na minusie $100, to są kasowane wszystkie te zlecenia, tak? I jesteśmy po prostu tak samo stratni. Natomiast z racji tej, że rynek ma naturę falową i ta falowość jest wpisana właśnie w DNA rynku, to z reguły dzieje się później coś takiego, tak? No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że tu mamy właśnie ten jakby lotaż, tak? Z poziomu na poziom on rośnie. I w tym momencie, jeżeli rynek się troszkę cofnie, tak? To ta transakcja zarabia najwięcej tutaj ostatnia i ona odrabia wszystkie te straty, które tu są które tutaj powstały. I tak naprawdę to, co w standardowym tradingu był take profit na przykład ustawiony gdzieś tutaj na tym poziomie, załóżmy, że on był na przykład $5, to my tutaj w tym momencie jako sumę zysków i strat z tych wszystkich transakcji zarabiamy w tym gdzieś miejscu te $5, tak? Czyli nie musimy czekać, aż cena cofnie się do momentu wejścia. Nie, no absolutnie nie, słuchajcie. Wystarczy, że ona po prostu będzie miała jakąś jedną większą, głębszą korektę i dopiero wtedy jakby średnia cena z tych wszystkich transakcji, które tutaj mamy, jeżeli wyjdzie nam na plus $5, to te transakcje są automatycznie zamykane. I na tym właśnie polega, słuchajcie, greed i cała jego przewaga. Natomiast pokazywanie takich sytuacji, gdzie na przykład jest jakiś taki trend, tak, który trwa na przykład 1000 pipsów i że, nie wiem, gridziarze na tym tracą, to jest całkowicie pozbawione sensu, ponieważ nie wspomina się o tym, że właśnie rynek ma tą naturę falową, tak? I że nie musi cena tak naprawdę trafić do momentu wyjścia, żeby na gridzie zarobić. Wystarczy po prostu, że jakaś fala nastąpi, która da nam jakby ten średni profit i w tym momencie my na tym zarabiamy. I właśnie na tym wszystkim polega grid. Czy wy sobie w ogóle wyobrażacie na przykład, nie wiem, taką falę, tak, która trwa, nie wiem, 1000 czy 2000 pipsów bez żadnej korekty? No nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam, żeby był impuls 1000 czy 2000 pipsów bez żadnej korekty. Takie coś się zdarzyło, tak, na franku szwajcarskim, ale to nie tylko gridziarze ponieśli na tym stratę, ale wszyscy, tak, wszystkie strategie na tym poległy i to bez żadnego znaczenia. Natomiast, no niestety, rynek ma to do siebie, że faluje, tak, że idzie góra, dół. I tak naprawdę, jeżeli my jesteśmy w stanie sobie obliczyć taką siatkę, tak, czyli jeżeli możemy zdecydować się, że możemy grać do któregoś poziomu, tak, na przykład martyngału, to wówczas to jest tylko kwestia czasu, tak, kiedy my osiągniemy ten profit. I to właśnie na tym właśnie polega to wszystko, że strategie gridowe zarabiają, mają taką wielką skuteczność i pamiętajcie, że nie jest prawdą to, że nie jest prawdą, że gridziarz dokłada do straty. Słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie narracja. To dokładanie, tak zwane dokładanie do straty, to jest całkowicie przemyślana strategia, to jest wszystko obliczone, tak? To nie jest jakby otwieranie transakcji bez końca. To jest otwieranie transakcji po prostu do określonego poziomu, który mamy z góry obliczony. Ten poziom może być obliczony na 1% naszego kapitału. Natomiast benefitem jest to, że tak naprawdę zaczynamy od najmniejszej transakcji, od jednego mikrolota tak naprawdę i skupiamy ten rynek małą łyżeczką, ale za to sukcesywnie. I nie dajcie sobie wmówić czegoś takiego, że grid to jest zło, że grid to jest coś naprawdę niedobrego i tak dalej. Słuchajcie, to jest jedna strategia, to jest taka sama strategia jak każda inna. To, że gridziarz traci,
to nie traci dlatego, że grid to zło, tylko dlatego, że przelewarował rachunek. Najprawdopodobniej jest to gridiarz, który nie wie, co robi, tak? Który dokłada jakby albo zwiększa lewar, zamiast ten lewar sobie obliczyć za pomocą specjalnego kalkulatora lub zwyczajnej, prostej matematyki. Dlatego słuchajcie, uważajcie na to, co słuchacie, uważajcie na to, co mówią, w jaki sposób to krytykują, bo zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś, kto to krytykuje, to nie wie, co mówi, nie zna się na gridzie. To jest tak, jakby, nie wiem, kucharka opowiadała o tym, jak obsługiwać koparkę, tak? I to w zasadzie zawsze tak wygląda. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w jakiś taki prosty sposób, nie wiem, może troszeczkę karkołomnie, ale starałem się jak najlepiej. Możecie zadawać na grupie pytania, jestem gotowy na wszystkie pytania, żeby Wam odpowiedzieć. A zatem trzymajcie się, cześć.